Miguel? Może się przydać. Zostawię to na później. Słyszy? Halo! Jest tam kto? Gdzie oni są? Muszę ich znaleźć. Ze srebrną koroną. Jesteśmy blisko. Ktoś tam jest. Muszę się tam dostać. Wyjdę. Ktoś tu musi być. Halo! Johna! Miguel? Słyszycie mnie? Gdzie jesteście? Nie wiedziałam, że burza będzie taka gwałtowna. To moja wina. Powinnam była posłuchać Johna, przemyśleć to. Nie powinnam brać tego sztyletu. Mam nadzieję, że nikt więcej nie ucierpiał, że inne wioski są całe. Muszę powstrzymać te kataklizmy, zanim będzie za późno.
Padł tu fragment samolotu. Mój sprzęt jest w tym ładunku. Może w tej części wraku znajdę jakiś ostry kawałek metalu. Potrzebuję narzędzia, żeby to otworzyć. Może to jakiś kawałek wraku. Niech to szlak. Potrzebuję narzędzia, żeby to otworzyć. Potrzebuję czegoś, żeby to odciąć. Nie otworzę tego bez odpowiedniego narzędzia. Źle, ale to tępy kawałek metalu. Muszę go czymś naostrzyć. Dokładnie tego szukałam. Potrzebuję tego trochę więcej. Hmm.
Mam już wszystko. Powinnam wracać do obozu. Nie. Powinno być wystarczająco ostre. Zaopatrzenie nadal się na czymś trzyma. A, wisi na drugiej linie. Teraz mogę odzyskać swój sprzęt. Dlaczego nie spakowałam wszystkiego razem? Panno Croft? Jest tam kto? Odbiór! Miguel, gdzie jesteś? Cholera! Miguel? Nie podoba mi się to. Miguel? Gdzie jesteś? O nie. Miguel? 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 Ah!
jasna cholera. Fragment wraku.
Johna! Jesteś tam? Myślałam, że zginąłeś. Hej, wiesz co z Miguelem? Nie udało mu się. Co się stało z twoją ręką? Ach, to jakiś pasożyt. Próbowałem znaleźć piołun, ale tutaj nie rośnie. Daj zobaczyć. Hej, co ty robisz? Jak to tak zostawimy, będzie jeszcze gorzej. Usiądź. Na pewno wiesz, co robisz? Miałam bardzo podobną przygodę w Egipcie, kiedy byłam małym dzieckiem. Nie będę kłamać. Będzie bolało. Myślisz, że ta burza wcześniej była tą burzą z malowidła? Tego nie wiem. Chyba musimy przemyśleć sytuację. Ciągle tylko przemy do przodu. Wlecieliśmy w tę burzę. Nie pomyślałam, że będzie tak źle. Powinienem był nalegać, by zawrócić. Wiem, o co ci chodzi. Bierzesz na cel problem, a wtedy wszystko inne znika. Johna... Ej, jestem z tobą. To jest mój wybór. Zazwyczaj. Ale jeśli zginiemy, co z kataklizmami? Kto powstrzyma działania Trójcy? Czasem mam wrażenie, że muszę iść do przodu, że jeśli tego nie zrobię, sprawię wszystkim zawód. Ale może mogliśmy poświęcić czas, jednak zawrócić. Może damy mu jakieś imię? Okay. Eli? Mój kuzyn. Próbował zaleźć mi za skórę. To bywaj, Eli.
Dzięki. Trzeba iść. Jak znajdziemy kubłak jaku, to odpoczniemy w nocy. Brzmi nieźle. Wydaje mi się, że widać przez tę pnącza wioskę.